Pan była bardzo dobra. Mr. Czech. Mr. Czech dlhý distanc, Mr. Czech ročník Kolumbii. Mám aj dva reprezentácii do Poznania na olympiádu. A teraz som na národové výstavě v Polsce, je bardzo pekné. Ja už měl v Chinách prvý konkurs ze spolného kolebníka, druhý konkurs, aj třetí konkurs finálového lotu v Chinách. To bylo ve třech letech. 2010 byl prvý, druhý konkurs byl 2012. Ja myslím, že 2013 byl třetí konkurs, já tak už došel. Ile razy miałeś mistrza Czech? Pět razy. To jest hodowca. To jest hodowca. Tomasz Okręgulski. Przodownicy tej kategorii. Pierwszym przodownikiem Marciszewska Ewa i Dariusz Okręgielski. Drugi przodownik Moraczewski Robert Okręgrany. Trzeci przodownik Kobiela Marcin Okręgielski. Czwarty przodownik Musi Witold i Pior Okręg Katowice. Piąty przodownik Witner Wiesław i Mariusz Okręg Toruń. Szósty przodownik Jowarczyk Ryszard Śląsk Wód. Siódmy przodownik Toma Arkadiusz Piotrów Rybunarski. Ósmy przodownik Kampinos Marcin Tarnowski. Dziewiąty przodownik Bugała Piotr Okręg Katowice. I dziesiąty przodownik Wróblewski Adam i Agnieszka Toruń. Loty krótkodystansowe, kategoria A. Mistrzem Polski został Bugała Piotr, okręg Katowice. Pierwszym wicemistrzem został Pałka, MTM, Jelenia Góra. I drugim wicemistrzem został Musik Witold i Piotr, okręg Katowice. Kategoria B. Loty średniodystansowe. Mistrzem został Kobiela Marcin, okręg Kielce. Pierwszym wicemistrzem został Mielczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Drugim wicemistrzem został Świtała Henryk i Artur, okręg Katowice. Kategoria C. Mistrzem Polski w tej kategorii w lotach długodystansowych został Mielczarek Wiesław, okręg Częstochowa. Pierwszym wicemistrzem Mocarski Tadeusz Witold, okręg Białystok. I drugim wicemistrzem Grudziński Marek, okręg Wrocław. Kategoria maraton. Mistrzem Polski został Widomski Zygmunt,
Okręt Rzeszów, pierwszym wicemistrzem Łódź Wiesław, Okręt Kalisz, drugim wicemistrzem Parylak Tomasz, Okręt Rzeszów. Kategoria młode. Mistrzem tej kategorii został Kasperowicz Adam, Okręt Zielona Góra. Pierwszym wicemistrzem Wódek Jacek, Okręt Łódź. I drugim wicemistrzem Baranowski Kam, Warszawa. Intermistrzostwo. Tytuł mistrza we współzawodnictwie międzynarodowym zdobył Mocarski Tadeusz i Witold. Pierwszym wicemistrzem we współzawodnictwie międzynarodowym został Bugała Piotr. I drugim wicemistrzem we współzawodnictwie międzynarodowym został Czaska Marek. Znajdujemy się na wystawie ogólnopolskiej w Sosnowcu. Dzisiaj odbieraliśmy puchar za tytuł drugiego wicemistrza Polski w klasie A. Jak również w GMP wywalczyliśmy tytuł czwartego przodownika. Także można powiedzieć, dla nas sezon lotowy 2018 był bardzo udanym. Zarówno jak sezon 2017, kiedyś mieliśmy też bardzo dobre wyniki na szczeblu okręgu, jak i regionu trzeciego, jak również nasza samiczka o numerze 2250 wywalczyła nam tytuł, złoty medal w Trenczynie, miała pierwsze miejsce. Dzisiaj nasz gołąbek również z rodziny właśnie tej samiczki 2250, bo można powiedzieć, po półsiostrze tej 2250 syn zajął pierwsze miejsce i będzie reprezentował nasz kraj na wystawie, na olimpiadzie w Poznaniu. Także jakie miejsce tam zajmie, zobaczymy. Ale dla nas i tak jest to bardzo wielkim sukcesem po prostu, że ten gołąb będzie reprezentował Polskę na olimpiadzie. Jest to dla nas bardzo wielkim sukcesem, jak również to, że zajęliśmy tytuł drugiego wicemistrza Polski w kategorii A. Będziemy po prostu razem z ojcem na olimpiadzie w Poznaniu, będziemy śledzić po prostu wyniki, zobaczymy, które miejsce po prostu nasz samczyk, które miejsce zdobędzie po prostu samczyk na olimpiadzie w Poznaniu. Nie ma jak w Polsce wystawa. No, gołąbka udało nam się, jest olimpijczyk, pierwsze miejsce w D-klasie z wynikiem 13-28. No i w B-klasie jest gołąbek srebro, 13 tam z Goszami. Także po prostu to dwa gołąbki się ten, ale najbardziej jeszcze co mnie cieszy, że ta samiczka, która jest w D-klasie pierwsza w Wyczynie, to ma w standardzie jeszcze pierwsze miejsce, także no, w okręgu potwierdziła pierwsze miejsce w standardzie i tutaj też jest najładniejszą samiczką ze wszystkich gołębi wyczynowych, nie? Nie doszła, no doszła krew. Jesteśmy w trakcie drugiego dnia wystawy. Wystawa ogólnopolska, która zawsze się cieszy wielkim powodzeniem. Mnóstwo ludzi, mnóstwo stoisk, mnóstwo ludzi zadowolonych i wszyscy są mile uśmiechnięci. Handlowcy dobrze handlują, dużo ludzi kupuje sobie gołąbki. No i oby tak było zawsze, w miarę spokój, wesołość, uśmiech i radość. No, nie chcę powiedzieć, że za 3 tygodnie mamy olimpiadę ogólnoświatową, Poznań 2019 styczeń. Olimpiada jest we pełnym przygotowaniu. Na dzień dzisiejszy jest na 99% przygotowana, tak żeby mogła w zasadzie się odbyć już za tydzień. Wiele krajów zgłosiło swój udział.
jest 19 krajów z Unii Europejskiej, będzie wystawiać swoje gołębie. Mamy mnóstwo przygotowanych atrakcji, spotkań. Sądzę, że ta olimpiada będzie znowuż wzorem do naśladowania innych olimpiad w innych miejscowościach świata. Powiem, ta ostatnia olimpiada, która była, podkreśliła naszą rangę, że umiemy olimpiadę organizować.